Siadaj, siadaj pan. Dzień dobry, witamy was. Hey baby, how you like me? Hey, hey baby, how you like him? Hey. Bardzo proszę, żeby pan przestał mówić. Czy świat wierzy Kazimierze Szczuce? O tym dzisiaj. Już mało, myślę, osób wierzy Kazimierze Szczuce, ale ciekawy wybór ze strony RMF-u, że zdecydowali się ją na tym krzesełku postawić. Tak. Zakładam, że tam ta myśl przewodnia była taka, że będzie ciekawie. No bo oni może myśleli tak, zróbmy virala. Musi być coś nieprzewidywalnego, bo nie da się zapomnieć. Dlatego postawmy wszystko na jedną kartę. To jest dosłownie. I może się uda. A może było tak, że ktoś w siedzibie RMF-u... Nie, przepraszam. Widział? Przepraszam, ale nie przepraszam. Ja nie chcę, żebyś ty teraz mówił. Krótko, zwięźlej na temat, Karol. Ja nie chcę, żebyś ty z dużo mówił w tym odcinku. Aha, bo ty, ale teraz cały czas cytujesz Szczukę. Ja nie cytuję Szczuki, ja po prostu... Nie wiem, do czego nawiązuję. Jestem chyba jedyną ostatnią osobą w Polsce, która nie widziała debiutu Kazimierza Szczuki debiutowego debiutu w RMF. Jestem najsłabszym ogniwem, ewidentnie. I Wodek powiedział, no jak nie widziałeś? Cała Polska widziała. Ja nie widziałem, ponieważ nie przepadam za panią Szczuką. Nie, no jak ty nie widziałeś, a ty siedzisz w internecie dużo, no to może nie cała Polska. Mi się wydawało, że to jest takie złoto. Wiesz, jak jest z politykami? Prowadziłeś wywiady. Ja ci tylko powiem, bo ja nie prowadziłem. Dawaj, no. Oni wykorzystają każdą możliwą okazję do tego, żeby odbić się od twojego pytania, odbić się od twojego pytania i zacząć mówić o czymś zupełnie innym. Na czym się znają? Znaczy, nie, na czym, co w ich oczach... Jaka jest linia partii. Że ich stawia w dobrym świetle, nie? A ona wiedziała, że tak jest i od razu powiedziała, nie, tama, szluz, kropka, ja będę tutaj zadawać pytania, a ty będziesz tylko siedział. Ale ja jeszcze nie wiem, o co chodzi. Bo tak, mamy obecnie w line-upie RMF FM, mamy naprawdę takich dziennikarzy, którzy potrafią przyciągnąć publiczność. Oczywiście mamy Roberta Mazurka. Nie ma decyzji stacji w jej sprawie. Mamy Krzysztofa Ziemca, mamy Tomasza Terlikowskiego. Szczuka straci pracę w RMF? Nieoficjalne doniesienia. To już mogą być powoli chyba oficjalne. No i właśnie Kazimiera Szczuka po wakacyjnej przerwie dołączyła. Ale ja nie wiem ciągle, o co chodzi. Stary, to jest najlepsze w tym, że ty nie wiesz, pokaż, ja nie wiem, o co chodzi. Ja tylko wiem, że było średnio. Ja mogę powiedzieć jednym zdaniem. Ja słyszałem, że było bardzo słabo, że pani Kazimiera słabo poprowadziła rozmowę i ona nie się nie słabo. Podoba. No to pokaż mi wreszcie. Paweł Jabłoński, wicemistrz. Tak, tak, to znana persona. A Kazimiera Szczuka... To znana. Znana, nawet bardziej znana. Z dwururki znana. Jezu, to było straszne. Wiesz co, nie, naprawdę, bo już się zachowuje jak idiota, no. Po prostu jesteś palantem, masz małego fiata i masz... I po tym odcinku... Też chyba spadł ich program. I po tym odcinku cały wywiad RMF spadł. To koniec. Związek Radziecki był okupantem. Zrzekliśmy się niejako pod presją okupanta. Karol, co znaczy, że się zrzekliśmy? To znaczy, że się zrzekliśmy. Kiedy się zrzekliśmy? W jakiej formie? W takiej formie, że się zrzekliśmy po prostu. Nie, nie, pani redaktor, to jest bardzo ciekawe. Jeżeli chce pan bardzo dokładnie wiadomości. W 52 roku. A, pani redaktor. Zdaje się, że ja prowadzę tę rozmowę, a nie pan. I chciałabym, żeby pan teraz przestał mówić. Chodzi o... Pan teraz siedzi cicho. Powiem i pan tak. Siedzi tutaj i pan się nie odzywa. Jeżeli miałbym się kimkolwiek sugerować przy prowadzeniu IMPO, widzę, że to będzie dokładnie to. No. Zamknij się! Po pierwsze, nie w 52, a w 53 roku. To pomyłka, ale nie chcę, żeby pan się rozwijał teraz. Będzie... Daty i daciki. Co to jest matura z historii? Nie chcę, żeby się pan rozwijał. O Jezu, jaki atakujący... Ja chcę, żeby pan odpowiadał na pytanie, gdzie jest wrak Tupolewa. Przerywać nie będzie mi dawać skończyć nawet jednego zdania. Ale ja nie chcę, żeby pan kończył. Ja nie ma większego sensu. Ja wiem, ale ja zadała nie chcę, mi pani pytanie, co, jeżeli się zrzekliśmy. I to jest nieprawda. Powiedziała dobrze, pani nieprawdę. Dobrze, nasi słuchacze zasługują na to, żeby to sprostować. To nie jest nieścisłość, to jest nieprawda. Bardzo proszę, żeby pan przestał mówić. Okej, that's good. A ja chcę, żeby pan mówił krótko. Ja chciałbym skończyć jedno zdanie. Doczepił się pan do niuansu. Nie. Nie skończy pan tego zdania. Data to nie jest niuans, pani Kazimiero. Skończy pan tego zdania. Ta sprawa reparacji, które mamy odzyskać od Niemiec, to jest 6 biliardów, tak? To jest dobre, o, to jest dobre. Słyszałem, 6 biliardów, tak. Czyli słyszałeś to? A nie, to widziałem w formie tekstowej. Mhm. O nie, jeszcze raz, jeszcze. Zdaj mi jeszcze, daj mi całość jeszcze raz. To jest 6 biliardów, tak? Biliardów? Mm-hmm. Nie słyszałem takiego słowa w języku polskim. Ale elegancko. Nie, bo żeby była jasność. Żeby była jasność. Zachował. Każdy się może pomylić. Tak. Ja to mi też się pewnie w razie zdarzyło ale... powiedzieć tryliardów. Nie, stop. Każdy się może pomylić.
ale nie prowadzący najważniejszej rozmowy tak. politycznej w Polsce. Czyli ode mnie jest mniej wymagana, ja tak. mogę. No okay. Tak, no dlatego ty nigdy nie będziesz prowadził wywiadu w RMF-ie. No. Uf, no, że nie zanosi się na to. Ajajaj. Bilion, bo to jest... O nie, nie, i brief to kurwa, nie! Już widać, że nie wiesz. Nie, bo to jest jak na maturze, to jest jak z matmy. A nie, no bo tak, bo ja chciałem powiedzieć, że... A nie, no bo tak, bo to jest biliard, bo to są te trzy zera... Bo chodzi o to, że to jest dużo. To jest jakby milion miliardów, tak? Dużo. Durów, oczywiście. Jak najbardziej. Bilion to jest właśnie... Bilion to jest o 3 zera więcej niż milion. Bilion milionów. Tak? Kurwa, nie! Tak, nie wiesz nie? ile! 6 biliardów, oh. tak? Oh. Pieczę. 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 Tak czy nie tak? Bilion to jest właśnie... Bilion to jest o 3 zera więcej niż milion. Milion milionów. Milion. Tak? 1000 milionów. Kazia! To nie jest aż takie trudne. W każdym razie... Ile ci wisiem? 100 tysięcy czy 10 zł? Parę zer w te czy we w te. Nie chcę, żebyś... Kawa, wisiałeś mi 10 tysięcy. To jest ile? To jest 1000 milionów? Może po prostu dane osoby powinny być interwiuowane przez konkretne inne osoby. Może po prostu to nie był dobry mecz dla niej. Nie żebym bronił... Daj mi jeszcze trochę, jeszcze pokażę. A to już jest koniec. Czekaj, jeszcze sprawdzimy nagłówki, Karol. Jeszcze raz. Yeah, pomponik jak zawsze z rakiem. Kazimiera Szczuka zagłuszała gościa w RMF FM. Partner zostawił dla niej żonę. Czego by nie rozumiem? Nie, to jest tak. Jedna informacja, druga informacja, pomponik powiem. One totalnie do siebie pasują. To są nauki totalnie, jest... To są totalnie te same informacje. A co do rzeczy? Nieoficjalne doniesienia medialne wskazują na to, że Kazimiera Szczuka dalej będzie prowadziła. A, będzie, okej. Okay. No bo nie wywala się to chyba. A może to o to chodzi trochę, że właśnie może jak zaczynasz i wychodzi bardzo źle, to ci buduje właśnie taki momentum, to się rozejdzie po kościach po paru miesiącach, ale już masz tą popularność zdobytą, że o... Jako, tak... stary, ja już nigdy jej nie kliknę. Ja i tak teraz no, tego nie... Ty nie, ale ktoś inny. O, zobaczmy, czy dalej się tak wygłupia. O, będzie właśnie takie... Nie wygłupiają się, to jest stary, ona nie zna liczby, no, ale nigdy, kwoty, o no, której mówi. Może będzie tak, o zobaczę, może tym razem coś innego przekręci. Pani się... Kazimiera. Pani wie, że pani ma grono osób oddanych sobie i pani wie, że ma pani grono osób bardzo pani przeciwnych. Nie. Doskonale pani o tym wie. Jakbym miał wejść teraz w buty na sekundę pani Kazimiery, to mnie się wydaje, że ona sobie wymyśliła, że ta pierwsza rozmowa będzie ważna, że warto pokazać, że ona nie będzie tutaj odpuszczać. Tak, że warto pokazać ten lewicowy głos, no bo też trzeba przyznać, że pani Kazimiera byłaby tą prowadzącą raczej skłaniającą się ku lewej stronie, więc chciała może pokazać, żeby tutaj w opozycji do Mazurka, czy na przykład Terlikowskiego, czy Ziemca, no to się chyba nie udało. Jak byś się odniósł, Karol, do tego sposobu przeprowadzenia właśnie, że chciałbym, żeby pan teraz przestał mówić? No. Nie dam panu skończyć. Moja pierwsza audycja w RMF-ie była okropna. To było niegrzeczne, niekulturalne, niestosowne, niegodne i po prostu... głupie i chamskie. Chyba dobrym przykładem byłoby odwołanie się do pani Moniki Olejnik, która w TVN24 robi wywiady.net i ona jest już od dawna krytykowana właśnie przez to, że jak pojawia się ktoś, kto się zgadza się z linią opozycji, to jest super fajnie, jak ktoś to ona krytykuje. Pani Katarzyna Kolenda-Zaleska dość podobnie, jak przeprowadza wywiad z Donaldem Tuskiem, to jest prawie jak, przepraszam, ale to jest prawie jak pani Cholecka w TVP z Kaczyńskim. Donaldzie Polskę zbaw? No. Skandujmy jedno imię. Swoją drogą słyszałem przecieki. Że ktoś startuje. Lubi przecieki? Hmm? Przecieki z Campus Polska. Mój ulubiony po campus. Ponoć niestety, no ponoć po pierwsze Donald przyszedł jak po swoje. Na białym koniu? I ponoć bardzo, cały czas uważa się za zbawcę narodu. I ponoć ciągle nie dochodzi ta informacja, to jest też ciekawe. Ciągle do opozycji, do koalicji obywatelskiej, tam do PO i tak dalej, nie dociera ta informacja taka drobna, że żeby ludzie na nich głosowali, to oni muszą dać coś więcej niż po prostu być. Oni myślą, że lud jest głupi, bo oni są tacy fajni, a ludzie na nich nie głosują. Nie rozumieją tego ponoć. Nie dociera to do nich zupełnie. Oh shit. Here we go again. Lud głupi nie głosuje na nas, jak my tacy fajnie wyperfumowani z Warszawy. No. W garniturach. Niestety. W garniturach i w ogóle pokazujemy, jaka Polska fajna mogła być. W garniturach, ale też w Adidasach, coś do garnituru. Trochę. W bluzach Campus Polska. Tak. Trochę smart casual taki. No co zostaje, Karol? Co zostaje? Co zostaje? Za rok wybory. Myślę, że przyjdzie do mnie... premier Donald Tusk? A jakbyś go zaprosił, to myślę, że by i przyszedł, ale to zaprosiłbyś też innych, tak? Nie, tylko Donalda i razem z Katarzyną Kolendą-Zaleską będziemy mówić, jaki jest fajny przez 2 godziny. Czekaj, to zróbmy może tak, żeby nasi widzowie się poczuli przez chwilę tak fajnie, dobra? Ty chcesz być mną czy Kolendą? Bądź Kolendą, dobra? A ja będę sobą. A wy jesteście Donaldem Tuskiem. Panie premierze, dzień dobry. Dzień dobry. Ale pan jest fajny. Ale pan jest... Jest nam niezmiernie miło, że
Fajnie nam znalazł pan czas w swoim zapchanym... Na pewno było ciężko. W zapchanym grafiku. To może pani Katarzyna pierwsze pytanie za to. Pierwsze pytanie może z takich trudniejszych. Jak to jest? Jak to jest fajne? Jak pan się rano budzi? To co pan sobie myśli? Pierwsza myśl pana głowie dzisiaj rano. Ja wiem chyba. Ja za pana premiera odpowiem. Polska mnie potrzebuje. Prawda, panie premierze? No nie wiem, no, nie wiem. A co z tym wrakiem tu polewa, Karol? No, ja w sumie nie chciałbym, żebyś odpowiadał na to pytanie. Okej, okay, dobra. Chciałbym też tutaj zaznaczyć, bo to temat jest mimo wszystko istotny chyba dla wielu Polaków, z tego co przynajmniej widziałem w mediach. Dlaczego nie wrócił? Że królowa Elżbieta zmarła. Nie, żeby to był jakiś wyznacznik. Ale na wykopie 16 tysięcy tych ogienków, to ja nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem. Stary, fan ciekawostka. Wiesz, ilu premierów miało okazję przeżyć królowa Elżbieta i przywitać się z nimi? I zaczęła od Churchilla, 15. 15 premierów. 7. No i w zeszłym tygodniu powitała nową panią premier. To jest taka epoka, to jest tak dla mnie niesamowite. Jednak, można ją lubić, można jej nie lubić, można się zgadzać z jej polityką, czy jej podejściem, ale realnie, jeżeli są jakieś takie wielkie wydarzenia historyczne, w których uczestniczymy, no to śmierć królowej Elżbiety jest jednym z nich, no i to, że Karol teraz będzie czy królem. Czy jesteś, Karol, za tym, żeby zdelegalizować polski stand-up? Tam jeszcze już nawet nie wiem. No teraz się straszy, że wungla, panie, nie będzie na zimę, wszyscy zmarzniemy. Prezes NBP mówi, wungla nie wungla będzie. Wungla nie będzie. Robi tak? Tak, tak. Nie. To są, proszę państwa, horrendalne idiotyzmy. Czyli wungla będzie... Wungla będzie pod dostatkiem, ale nie wiem, czy tak będzie pod dostatkiem. Ja mam sweter, jakby co. Co będę chodził. Tematem, który się pojawiał dość często, to pamiętasz, data przydatności do spożycia. Długi. Anna pisze, tak długi, bo jest fajnie wszystko wyjaśnione, żebyś też wiedział. Panie Karolu, panie Włodku, poczułam potrzebę podzielenia się wiedzą, bardzo dziękujemy. W odcinku 18.06 pojawia się dyskusja na temat ważności dat produktów. Włodek zadaje pytanie, skąd wiadomo, jaka jest data ważności? Nie, jak się ją wylicza, nie skąd wiadomo, bo jest na opakowaniu. Pewnie was zaskoczę, ale większość terminów ważności regulują przepisy. Jest odgórnie narzucone, że dany produkt podstawowy ma taki, a nie inny termin ważności, na przykład jajka, to zawsze 28 dni od daty zniesienia. Co ciekawe, te przepisy na całym świecie niekoniecznie są takie same, jeśli pojawiło się pytanie, czy na jeden rynek mogą trafić dwa produkty w tym samym czasie wyprodukowane z różną datą przydatności, to nie, ponieważ zawsze obowiązują producenta przepisy na rynku zbytu, czyli w kraju, w jakim kupi dany produkt klient. To jest w miarę jasne. Większość rzeczy jest odgórnie regulowanych. No dobrze. A co jak sami wymyślimy sobie jakiś produkt spożywczy, na przykład tartę z kurkami i boczkiem? No cóż, możemy go oddać do laboratorium, gdzie go sprawdzą po jakim czasie zacznie się psuć, ale wstępnie należy ten czas samemu oszacować w oparciu o różne przepisy i własne analizy, a zadaniem laboratorium jest jedynie sprawdzenie, czy nasze obliczenia są faktycznie poprawne. Czyli, no, czyli jak robisz, strzela się? Czy jakbyś ty na przykład sprzedawał, zaczął produkować tarankę z mleczkiem, tylko jako, wiesz, no to musiałbyś najpierw sam obliczyć sobie. Postawię jakieś tam przepisy. Oczywiście musiałbyś napisać, że to trzeba przechowywać w lodówce i jak się przechowuje w lodówce. Czyli tak naprawdę mógłbym zacząć sprzedawać, nigdy nie wiedząc, kiedy to się tak naprawdę, tak faktycznie zacznie. Nie, bo potem to musisz oddać jeszcze do laboratorium, żeby potwierdzić. Kolejne pytanie, Wodka, było, co się stanie, jeśli zjem coś jeden dzień później po terminie? A to już zależy od samego produktu przechowywania i co dokładnie jest napisane na opakowaniu. Karol dobrze mówił, wyróżniamy dwa rodzaje treści, obie bardzo istotne. Należy spożyć do oraz najlepiej spożyć przed. Należy spożyć do, należy, co znaczy, że musisz spożyć do tej daty, to jest termin przydatności do spożycia. Co do zasady, zapis ten umieszcza się na produktach nietrwałych biologicznie, łatwo psujących się, takich, które trzeba trzymać w specjalnych warunkach, na przykład jogurty, śmietany, taranka z ptasim mleczkiem, nie z ptasim mleczkiem, z mleczkiem zagęszczonym by się zaliczała. Po upływie tej daty zjedzenie produktu może się odbić niekorzystnie na zdrowiu. Tutaj redaktor Paciorek miał rację z konsekwencjami, ale nie przytoczę jego słów. Chodzi o to, że przesrać może. Oczywiście to nie jest tak, że jak jogurt jest ważny do 10 września 2022, to chwilę po północy 11 przejdzie transformację i będzie nadawał się już tylko do wyrzucenia. Nie. Po prostu w tym czasie w jogurcie może znajdować się za dużo bakterii i pleśni, które wpłyną negatywnie na nasze zdrowie. Wiem, no ale to brzmi tak bardzo rozlegle. Ja chcę po prostu wiedzieć, czy mogę jeść, czy nie mogę jeść. To jest trochę odpowiedź na twoje pytanie. Najlepiej sprawdzić to organoleptycznie, oglądając, wąchając lub smakując troszeczkę. Dużo zależy od warunków przechowywania. No to tak robię czasem. Ogólnie troszeczkę od dnia wytworzenia codziennie w jakimś tam stopniu wszystkie nasze produkty spożywcze ulegają psuciu. Mogę coś zapytać? Dlaczego jak się sprzedaje kwaśne mleko, skiśnięte mleko, to zsiadłe. To zwykłe mleko, jak się zepsuje, to się nie robi zsiadłe mleko, tylko jest po prostu zepsute. Się nie zamienia w zsiadłe mleko. No bo to mleko, które kupujesz, w sensie UHT, to nie jest to samo mleko,
które przetworzone jest siadłym mlekiem. Siadłym mlekiem robi się z normalnego, pełnotłustego mleka, które nie jest poddane temu samemu procesowi chyba... Wysokie termiczne, podgrzewania. Pasteryzacja. No jakbym to stare z lat 90. woreczku... To by się zrobiło chyba siadłem, no chyba tak. Mi brakuje mleka woreczku. Tobie brakuje po prostu starych rzeczy, przestań. Fajnie, że mówisz za mnie, pani Kazimiero, ja nie będę tutaj odpowiadał. Proszę przestać mówić. Są produkty, których psucie następuje szybko, czyli te jedno oznaczane należy spożyć do i takie, które psują się bardzo powoli, czyli te, które należy najlepiej spożyć przed. Najlepiej spożyć przed to jest informacja, że najlepiej jeść przed wyznaczoną datą, bo wtedy produkty są najlepsze i najświeższe, ale niekoniecznie niezdatne do użytku. Tak, oznaczona data to data minimalnej trwałości. Oznacza, że produkty są trwałe biologicznie, czyli tak kolka, nie? Które po upływie daty ważności nie powinny stanowić zagrożenia dla zdrowia człowieka. Produkty takie nie wymagają specjalnych warunków przechowywania, kolka. Mhm. I co ciekawe, tutaj można spotkać dwa zapisy. Najlepiej spożyć przed, i tu jest dzień, miesiąc, rok, albo też mniej popularne, najlepiej spożyć przed końcem, miesiąc, rok. To na przykład na cukrach chyba, na ryżu, na jakichś takich rzeczach są. Z tego całego wywodu najważniejsze jest to, że słowo, które stoi przed samą datą do, to jak alfabet od A do Z, już dalej się nie da, nie wolno jeść, a przed oznacza, że przed było pierwszej klasy świeżości, a po to już różnie bywa. Co do umierania pod wpływem zepsutego produktu spożywczego, to ktoś musiałby być bardzo uparty. Psujące się produkty wydzielają zapach, który nasz organizm przypisuje do śmierdzącego, właśnie po to, byśmy nie próbowali jeść, no i musielibyśmy na coś chorować, żeby organizm był osłabiony. Dokładnie z tego samego powodu kupa nam śmierdzi, nie? Jakby nasz organizm wie, że to jest niejadalne. Potwierdzam, kupa śmierdzi. Śmierć nie jest niemożliwa, ale w większości przypadków kończy się bliskim spotkaniem z Posejdonem czy też posiedzeniem na tronie. Włod pytał, czemu dostali darmowe puszki coli do obiadu? Otóż dlatego, że można ich sprzedać, ale że nie można ich sprzedać, to powinno być, ale rozdać już tak. Sprzedawca może sprzedawać tylko do dat umieszczonych na opakowaniu. Okay. Obojętnie, czy jest to data minimalnej trwałości, czy przydatności do spożycia. No dobra, no i na koniec ciekawostka, są produkty bezterminowe, takie, które nigdy się nie psują, a mimo to znajdziemy na nich jakąś datę ważności, bo przepisy mówią, że tak już musi być. Produktami spożywczymi, które nigdy się nie psują, więc możemy je jeść całe życie i nas przeżyją, są miód, cukier, sól oraz ocet. Są też takie, których ważność się kończy, a one tak naprawdę, jeśli nigdy nie były otwierane, psują się dopiero po 30 latach. Na przykład biały ryż, makaron, suche nasiona fasoli, kakao naturalne w proszku, po 20 latach suszone warzywa, na przykład grzyby, marchew i tak dalej. O, to już wiemy, co kupować na trudne czasy. Drodzy Państwo, bardzo Wam dziękujemy, tym z Was, którzy nas kochają, tym z Was, którzy mnie nie lubią i wszystkim w ogóle. Pani Kazimierze dziękujemy. Za to, że wzięła udział w tym odcinku. Uważasz, że na przykład jak Kizo potrafi się śmiać z samego siebie, bo na przykład rzucił to nagranie nasze. Mhm. Myślę, że pani Kazimiera potrafi się śmiać z samego siebie. No, z tych materiałów, co widziałem z jej udziałem, to ona się nie za bardzo nie potrafiła śmiać z samej siebie. Nie bardzo. Nie bawi ją. Myślę, że ja bym nie chciał wiedzieć, że ona widziała ten odcinek na przykład. Bo myślę, że mogłoby być zła. A nie powiedziałeś nic niemiłego. Ale na całe szczęście mam nadzieję, że Kazimiera będzie na mnie turca dzisiaj. Super. No to fajnie. Trzymajcie się ciepło, widzimy się już jutro i bądźcie lekko stronniczy.